użytkowanie własnych zasobów naturalnych, czyli w przypadku Polski węgla, i opieraniu o te zasoby bezpieczeństwa energetycznego nie stoi tym samym w sprzeczności z ochroną klimatu. Jeżeli temperatura będzie się podnosić, będzie nas czekać większa migracja. Mamy dzięki temu zasiedli się Grenlandię, i Antarktydę. No nie do końca, bo jednak nie będzie tego ocieplenia, prawda? Nie wiem, na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych. Było różnie. Jakie były tego przyczyny? Naturalne. Drodzy i szanowni państwo, ponieważ ciągle jeszcze nie możemy spotkać się osobiście, żeby porozmawiać na tematy bardzo ważne, a na pewno do takich należą zmiany klimatyczne, więc spotkajmy się za pomocą Facebooka. Zoom na Europę, drugi odcinek mojego programu. W środę o godzinie 19:30 będzie z nami dwóch wybitnych specjalistów od tego tematu. Pan poseł Tomasz Aniśko z Zielonych oraz publicysta, pisarz, ekolog Adam Wajrak. Bardzo państwa wszystkich serdecznie zapraszam do mojego programu Zoom na Europę, 19:30, środa. Co Unia Europejska robi, czego PiS nie robi w sprawach ochrony środowiska i zmian klimatycznych.